Netflix przedstawił zdjęcie Geralta z płotką. Ale coś tu nie gra, za mało zgliczowana. Poprawiam. Zaczniemy od ciekawostki dla kolekcjonerów, ale też intrygującego spojrzenia na ten świat. Japońska firma Prime One Studio szykuje figurkę postaci Baldura z gry God of War, która ma zostać wypuszczona w przyszłym roku. Figurka o wymiarach 62,2 cm wysokości, 55,3 cm szerokości i 59,6 cm głębokości ma oferować wierne odwzorowanie detali postaci, a to oznacza wysoką cenę na poziomie 1200 dolarów, czyli mniej więcej 4,5 tysiąca złotych. Zamówienia przedpremierowe można składać już na stronie firmy. A może by tak sobie w kuchni postawić zamiast kwiatka? W ostatnich dniach byliśmy świadkami małej wojenki na licencję między FIFA i PES-em. Pierwsza z gier rozpoczęła współpracę z klubem Liverpool FC, co zapewne zaowocuje okładką z piłkarzami tego klubu. W FIFA nie znajdziemy za to Juventusu Turyn. Ten klub zostanie zastąpiony fikcyjną nazwą Piemonte Calcio, bo umowę z Juventusem podpisał Pro Evolution Soccer. Na jej mocy Juventus FC będzie ekskluzywnie pojawiał się w PES-ie, przynajmniej przez jakiś czas. Jeśli popełniłem tutaj jakieś błędy, to przepraszam, nie znam się na piłce. Firma CCP Games zapowiedziała, że szykuje się do wielkiej bitwy w swojej kosmicznej grze MMO EVE Online. W tym starciu ma wziąć udział nawet 10 tysięcy graczy, co pozwoli przebić poprzedni rekord, kiedy to w jednej kampanii bojowej wzięło udział ponad 6 tysięcy użytkowników. Żeby bitwa o tej skali przebiegała poprawnie, EVE Online podjęło współpracę z londyńskim startupem Hadion, który specjalizuje się w budowaniu architektury sieciowej z wykorzystaniem chmury. Zapisy do udziału w bitwie są przyjmowane na specjalnej stronie. Wydarzenie ma odbyć się 18 sierpnia. Przyzwyczajeni do tego, że gry są dzisiaj rozwijane latami, otwieramy kącik aktualizacji. 25 lipca gra Rage 2 otrzyma 3 nowe tryby, nową grę Truth, Iron Man oraz poziom trudności Ultra Nightmare. Hunt Showdown, znajdujący się obecnie w Early Accessie, otrzyma na premierę tryb Trinity, pozwalający łączyć się w 3-osobowe drużyny. Premiera pełnej wersji nastąpi w przyszłym miesiącu. Ghost Recon Wildlands otrzyma za to darmowy tryb zabawy zwany Mercenaries, eksperymentalny tryb łączący rywalizację z kooperacją, utrzymany w duchu czegoś przypominającego Battle Royale. On behalf of the entire Ghost Recon Wildlands team. Teamfight Tactics, moduł League of Legends testowany w otwartej becie, wystartował z pierwszym sezonem rankingowym. Przy okazji twórcy zmienili sporo detali w ustawieniach balansu, dodali dokładne statystyki bohaterów, a także wprowadzili do gry nową postać, Twisted Fate. Dziś i jutro odbywa się też turniej streamerów z udziałem kilku polskich zawodników. When I was a boy. Co stanie się, jeśli spróbujemy wytłumaczyć to, co dzieje się w PUBG przy pomocy fabuły? Taki eksperyment podjęli twórcy gry w czwartym sezonie, którego zwiastun prezentuje historię inicjatora 100-osobowych walk rozgrywających się na wyspie. Czwarty sezon przyniesie też odświeżony wygląd mapy Wrangel, ulepszony interfejs, czy wreszcie nową przepustkę sezonową, oferującą m.in. misje kooperacyjne. A gracze Army 3 przeprowadzili udany napad na obszar 51, odtwarzając założenie memicznego wydarzenia, jakie planują internauci. Gratulacje. Gratulacje. Oh, they're chill.